Projekty muszą również generować dodatni skumulowany zdyskontowany zysk na działalności operacyjnej w okresie obejmującym realizację projektu oraz okres trwałości projektu. To jest wymóg, który już tak naprawdę wynika z kryterium oceny formalnej, z nowego kryterium oceny formalnej. To kryterium pojawiło się w tym konkursie, który w tej chwili jest, ma miejsce. Więcej o spełnieniu tego kryterium też przy okazji omawiania kryteriów oceny formalnej w drugiej części spotkania będzie mowa. No i projekty muszą osiągać przewagę konkurencyjną w oparciu o innowacje na poziomie krajowym i międzynarodowym, znaczy lub międzynarodowym. Z jednej strony wymóg jest taki, by usługi były innowacyjne. Bez innowacyjności na poziomie krajowym lub międzynarodowym de facto projekt nie ma szans na uzyskanie dofinansowania. To wynika z konstrukcji punktowej, jeśli chodzi o kryteria oceny merytorycznej. I no, ta innowacyjność po prostu musi być, jeżeli Państwo chcecie mieć szansę na uzyskanie dofinansowania. Mało tego, ta innowacja musi się przełożyć wprost na przewagę konkurencyjną Państwa firmy, Państwa projektu. Również w ramach działania 8.1 są pewne wykluczenia. Wykluczenia dotyczące pewnego rodzaju projektów, które nie uzyskają dofinansowania. Ja może powiem tak, jeżeli chodzi o dofinansowanie nie mogą otrzymać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. Oznacza to, że wszystkie inne projekty, które nie dotyczą nabycia pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, mogą uzyskać dofinansowanie w ramach działania 8.1, o ile oczywiście projekt będzie dotyczył dofinansowania na e-usługę. Projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej oraz projekty mające na celu świadczenie usług hostingowych oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych. Ja tu chciałam zwrócić uwagę na słowo mające na celu. To oznacza tyle, że jeżeli Państwo mają e-usługę, w ramach której jednym z jakichś takich dodatków, tak, pobocznych elementów jest na przykład świadczenie usług poczty elektronicznej, gdzie Państwo usługobiorcy będą mogli założyć własne konta i poprzez te konta komunikować się na przykład z usługodawcami bądź też między sobą, to jak najbardziej taki projekt jest kwalifikowalny. Natomiast to słowo mające na celu oznacza, że jakby meritum Państwa projektu musiałoby dotyczyć, znaczy nie mogłoby dotyczyć tak naprawdę świadczenia usług poczty elektronicznej bądź też świadczenia usług hostingowych. I ostatni rodzaj projektów, na które nie można utrzymać dofinansowania, na projekty polegające na obrocie handlowym produktami. Tutaj znowu w poprzedniej wersji rozporządzenia był zapis mający na celu obrót handlowy produktami. W tej chwili już go nie ma. Nie ma z tego względu, że wsparcie w ramach działania 8.1 mogą uzyskać projekty, które dotyczą, powiedziałabym, pośrednictwa handlowego, czyli Państwo na przykład dostarczają jakąś platformę, na której sprzedawcy i kupujący mogą z jednej strony prezentować swoje produkty, z drugiej strony dokonywać ich zakupu. Natomiast jeżeli to by były Państwa produkty, czyli jakbyście Państwo mieli sklep internetowy z własnymi produktami, no to wtedy się to nie kwalifikuje. Kto może otrzymać dofinansowanie w ramach działania 8.1? Działanie 8.1 jest skierowane dla mikro i małych przedsiębiorstw. Ten status mikro i małego przedsiębiorstwa Państwo deklarujecie we wniosku o dofinansowanie. I jest on określany zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 800 z 2000,
2008 roku. Natomiast ja chciałam Państwa uczulić, że ten status państwa jest również weryfikowany na etapie podpisywania umowy. Zdarzały się przypadki, kiedy firma aplikująca spełniała kryterium mikro bądź też małego przedsiębiorstwa, ale w tak zwanym międzyczasie, czyli pomiędzy złożeniem wniosku a podpisaniem umowy, wiadomo, że to parę jakby miesięcy trwa, została na przykład przejęta przez dużą firmę i w tym momencie już traciła status MSP. Z taką firmą my nie mogliśmy podpisać umowy o dofinansowanie. Także proszę zwrócić uwagę, żeby ten warunek mikro i, czy też małego przedsiębiorstwa był spełniony zarówno na etapie, kiedy Państwo aplikują, ale też został zachowany do momentu podpisania umowy. Kolejny jakby wymóg względem wnioskodawcy jest taki, żeby prowadził on działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej gospodarczą i miał siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście w przypadku spółek prawa handlowego decyduje siedziba firmy, natomiast w przypadku osób fizycznych, jak i wspólników spółek cywilnych, miejsce zamieszkania. Wnioskodawca musi złożyć wniosek o udzielenie wsparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do KRS albo EDG i nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia tego wpisu. Tutaj jest pewna zmiana względem rozporządzenia, które obowiązywało w wcześniejszych konkursach. Mianowicie zapis ten jednoznacznie wskazuje, że ten wpis do KRS i EDG już ma być. A w konsekwencji wyłączone z aplikowania w obecnym konkursie są spółki w organizacji. I kolejny jakby czynnik, wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia wnioskodawca składa oświadczenie, że w okresie 3 lat od dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu nie będzie kontrolowany przez przedsiębiorcę działającego na rynku właściwym, no i w momencie aplikowania też nie jest kontrolowany przez takiego przedsiębiorcę. Wiele z Państwa pytań dotyczy tego punktu i tego, w jaki sposób należy tą kontrolę badać. My tutaj odsyłamy Państwa do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ale ja w takim skrócie powiem, jeśli chodzi o ten rynek właściwy, to w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że to jest rynek dotyczący dóbr, usług substytucyjnych względem tego, co Państwo oferujecie i on musi jednocześnie regionalnie pokrywać się z tym, co Państwo oferujecie, czyli tak można by jakby przyjąć, że jeżeli Państwa, to co Państwo oferujecie jest konkurencyjne względem tego, co oferuje przedsiębiorstwo, które Państwa konkuruje, to jest to rynek właściwy. I my jakby spełnienia tego warunku nie badamy na etapie Państwa aplikowania. Jakby no tutaj zakładamy, że Państwo podpisujące oświadczenie, to oświadczenie zawarte w deklaracji wnioskodawcy na końcu wniosku, no oświadczacie Państwo prawdę. Oczywiście jeśli projekt uzyska dofinansowanie i będzie projekt realizowany, to w ramach wizyt monitorujących ten element może być również badany, także trzeba mieć to na uwadze.